Cześć, Artur z tej strony. Dzisiaj na stolik wpadła mikrofalówka. Taka zdobyczna, fajna, stała sobie i mówiła, żebym ją wziął, no to ją wziąłem. I wiecie co myślę? Że ją rozbiorę i pokażę wam, co można z tej mikrofalówki zrobić. Na początku wezmę się za rozbieranie tego cuda i pokażę wam, z czego w ogóle składa się mikrofalówka. No, oglądajcie do końca, będzie ciekawie. Ta mikrofalówka, jak widać, swoje lata świetności miała za sobą, także nie będę wam tak za bardzo pokazywał, co tam w środku jest, bo tam tylko kół i jeża brakuje. Nic, interesuje mnie ten silniczek i dzisiaj sobie zrobimy z tego silniczka ręczny generator prądu, którym będziemy mogli naładować sobie telefon. Także oglądajcie do końca. Ja rozbieram tą mikrofalówkę i pokażę wam części składowe tego cuda. No, ale nie będę wam pokazywał tego syfu, który jest w środku, bo to może was przerazić, a nie wszyscy mają takie silne nerwy. Jak ja. Okej, ściągłem ołudowę i co nas będzie interesowało? Także patrzcie. Najbardziej interesującą rzeczą, jeżeli chodzi o mikrofalówki, jest ten transformator. Jest to transformator wysokiego napięcia. Później nawet w miarę interesujący jest ten silniczek. Widzicie, z wentylatorem. Fajna rzecz, można sobie go tam do czegoś użyć, no nie? I tu mamy magnetron. Magnetron jako tako nie będę go używał w całości, ale tam są dwa fajne magnesy, które mogę sobie wyciągnąć. I wiecie, jak uzbieram ich trochę więcej, to zamierzam zrobić sobie elektrownię amerykankę. No i tutaj mamy, widzicie, no jakieś tam układy stalone, pierdolę, wyłączniki, to na razie nam nie będzie potrzebne. Ale jeszcze mamy silniczek, który jest w środku. Okej, no i co my z takiej mikrofalówki możemy sobie pozyskać? A więc tak, silniczek. Ten silniczek będzie mi potrzebny więcej tych silniczków, ponieważ chcę wykorzystać te cewki tutaj, aby zrobić sobie amerykankę, taką wysoko napięciową z małym amperażem. Tu mamy magnetron. W magnetronie znajdują się dwa magnesy ferrytowe. Te magnesy tak samo zbieram, ponieważ właśnie tych magnesów chcę użyć do tej amerykanki. Mamy trochę fajnych wyłączników. Mamy takich mikrostyków fajnych, tak samo trochę. A często one nawalają, często są potrzebne. Tutaj akurat mamy dużo tego. Jedną żarówkę na 220 V. Trochę elektroniki. No co tam z elektroniki? Mamy kondensatory elektrolityczne. Chyba 25 V. Tak, 25 V, 470 mikrofaradów. Taki buczek, no nie wiem, jakby tam komuś był potrzebny. Jakiś układ stalony, chyba niepotrzebny za bardzo, ale co może mi się przydać tutaj, to widziałem tak. Są cztery diody prostownicze. Te diody mi się przydadzą. Przydadzą mi się tak samo elektrolity. No i może jeszcze ta wtyczka mi się przyda. Okej, no i trochę macie tam przewodów. Wiadomo, przewody zawsze się przydadzą. No i to jest ten silniczek, który kręcił talerzem. Chciałem zrobić z niego generator, ale no niestety zębatki się posypały. Tu macie taką cewkę. No jeżeli ktoś jest uparty, to z tych cewek, na przykład wykorzystując te cewki i te magnesy, możecie zrobić sobie właśnie fajną tą, no, amerykankę na przykład, no nie? Też wysokonapięciową, bo to są bardzo cienkie te uzwojenia. No, nawet chyba tak objętościowo by to wszystko pasowało, no ale byście musieli trochę tych mikrofalówek rozebrać. No co można z tego transformatora zrobić? Z transformatora możemy sobie zrobić na przykład bardzo silny elektromagnes. Albo możemy sobie zrobić zgrzewarkę na przykład do baterii, do metalu. No dużo rzeczy. Albo możemy fajnie się bawić po prostu wysokim napięciem. Zaraz wam pokażę eksperyment z tą cewką. Także poczekajcie. Okej, widzicie, tutaj do tych śmigiełek zamontowałem, czy przykleiłem magnesy. No i te magnesy przykleiłem w taki sposób, aby było, wiecie, północ, południe, tak? North, south. I magnesy, one będą przechodzić nad tą cewką, tak? I zaczną produkować jakiś prąd. Zaraz sobie ten prąd po prostu zbadamy. Wiadomo, że to nie będą jakieś tam wielkie napięcia, ponieważ te magnesy są w miarę wysoko nad tą cewką. A najlepiej, jakby one były tutaj, właśnie w tym miejscu pracowały, nie? Dlatego chcę wyłuskać jak najwięcej tych cewek i zamontować je na jakiejś śrubie,
po prostu w ten sposób pionowo i tak, żeby nad nimi po prostu pracowały magnesy po dwóch stronach. No i to może być całkiem ciekawe doświadczenie. No i zaraz sprawdzimy sobie, ile możemy pozyskać, jakie napięcie możemy pozyskać z takiego silniczka. No i w następnym odcinku jeszcze pokombinujemy sobie z silnikiem magnetycznym. To będzie też całkiem ciekawe doświadczenie. No to nic, no działamy. Ok, zakręciłem tutaj tym silnikiem. Tymi magnesami, tak? Nie wiem, jak to nazwać. Tym takim pseudogeneratorem, tak? No nic, zakręcimy sobie. No i tak to działa, widzicie. Magnesy pobudzają po prostu tą cewkę i ona produkuje napięcie elektryczne. Około 8 Hz. Teraz mamy 0,5 V. Nie mogę tego rozpędzić, wiecie, tak palcem jednym. Jak wiertarką może bym to rozpędził bardziej, wiecie, ale tak nie za bardzo. No. Nic, ale doświadczenie takie mi się wydaje fajne, także możecie zobaczyć, jak taki generator mniej więcej będzie działać, tak? O co mi w ogóle chodzi? No, tak z tego profilu bardziej lepiej mi było rozpędzić to. I tak to właśnie wygląda. Bum, zatrzymuje się. Prawda, że fajne? Ciekawe doświadczenie. Jak wam się podoba, dajcie znać w komentarzach. Może kogoś zainspiruje do czegoś. Ok, teraz sprawdzimy praktycznie rozwiązanie. Także tak, tutaj mamy 4 diody, jak widzicie. Dołożyłem jeszcze po 3 magnesy. Także wiecie, te oddziaływanie pola magnetycznego na tą cewkę będzie dużo większe. Ale to i tak jest daleko od cewki, wiecie, jakby to było bliżej i równo, to i po dwóch stronach jeszcze, to wiadomo, że było dużo lepiej, nie? Także zaraz wam pokażę, jak to będzie działało na tej jednej cewce. Oczywiście, jak mi się to uda jakoś wam pokazać, bo muszę to jakoś przytrzymać. Sam nie wiem, jak to mam zrobić. Wiecie co? Jak się wkurzę zaraz, to chyba przykleję superglutem normalnie do tego. Przykleję superglutem do stołu i będzie problem rozwiązany, nie? Ok, widzicie? Tu mi się coś uderza. Ok, muszę tak to przytrzymać ręką, widzicie, bo no nie dam rady inaczej. Tu macie diody na dole. Jak to działa? Spróbujemy szybciej zakręcić. O, diody nawet mocno się świecą. Fajna zabawka. Nie wiem, co o tym myślicie, ale mi się wydaje, że ta cewka będzie dobra do takiej amerykanki. Jeżeli uzbieram 12 takich silniczków, to może być całkowicie ciekawa sprawa, nie? No, spróbuję, zgaszę tu światło. O, ciemność, widzę ciemność. To by nawet fajnie się na wietrze działało. No jeszcze ze dwa razy nacieszymy sobie oczy eksperymentem, czego tutaj Artur nie wymyśli. No teraz mocniej zakręciłem. Super. No nie wiem, jak podobało wam się, dajcie jakiś tam sygnał w komentarzu. Także widzicie, można zrobić generator prądu nawet z głupiego silnika od wentylatora. Wyobraźcie sobie, że na przykład zrobicie tutaj płaski dysk i dacie więcej tych magnesów, tak? No i macie już fajny generatorek. No. Także dziękuję.